Miasta świata. Nowy Jork. Statua Wolności, znajdująca się u wejścia do zatoki, wykonuje gest witający przybyszów z Europy w Nowym Świecie. Dla imigrantów szukających lepszego życia była symbolem nadziei. Statua była darem narodu francuskiego w setną rocznicę niepodległości Ameryki. Początkowo miała zdobić wejście do kanału Suezkiego. Dzisiaj jest symbolem amerykańskiej wolności. Dzisiaj, 100 lat po wielkiej migracji z przełomu wieków, imponująca panorama Manhattanu jest najlepszym potwierdzeniem tego, co potrafi dokonać ludzka przedsiębiorczość. Imigranci najpierw musieli pokonać Ellis Island, gdzie urzędnicy imigracyjni, trzymając się ostrych przepisów, decydowali o dalszych losach Irlandczyków, Niemców, Włochów, Rosjan i Żydów. Uciekali oni przed wyzyskiem i pogromami w rodzinnych krajach, zostawiając cały swój dobytek. Wielu spośród tych, którym odmówiono azylu, wolało popełnić samobójstwo niż wrócić. Most łączący brzegi nowojorskiej zatoki nazwano imieniem Giovanniego da Varezzano. Włoski podróżnik penetrował na zlecenie króla wybrzeże amerykańskiego kontynentu, gdy w 1524 roku odkrył Manhattan. Sto lat później przybyli tu pierwsi osadnicy z Holandii, którzy odkupili ziemię od Indian i nazwali ją Nowym Amsterdamem. Miasteczko rozwijało się początkowo na południowym końcu wyspy, na terenach dzisiejszego Battery Park. Nowy Jork rósł w miarę jak przebywały tu tysiące imigrantów. W XIX wieku był już największym portem i ośrodkiem przemysłowym kraju. Budowane w różnych stylach drapacze chmur stały się charakterystyczną cechą amerykańskiej architektury. Strzelisty, pełen ornamentów wieżowiec Wolf Wharfa, zbudowany w 1913 roku, to przykład neogotyckiego stylu. Gładkie i proste kształty wieżowca World Trade Center odzwierciedlają trend z lat 60. Bliźniacze 110-piętrowe budynki robią piorunujące wrażenie. Wyrastają w niebo na 420 metrów, a ich fundamenty mają głębokość 20 metrów. Pracuje tu 50 tysięcy osób. Kolejne 80 tysięcy przybywa tu codziennie, by z bliska podziwiać giganta architektury. Tuż obok wyrosły kilka lat temu postmodernistyczne wieżowce World Financial Center. Empire State Building był przez 42 lata najwyższym wieżowcem świata. Mimo że w latach 70. stracił ten tytuł na rzecz World Trade Center, do dziś pozostaje symbolem miasta. Budowany na początku lat 30. w czasach wielkiego kryzysu gospodarczego, miał być symbolem lepszej przyszłości. Wieżowiec Pan Am Building wzbudzał w 1963 roku wiele kontrowersji.
narzekano, że przytłacza biegnącą poniżej Park Avenue. Na jego dachu znajdowało się do niedawna lądowisko dla helikopterów. Najpiękniejszym wieżowcem w mieście jest Chrysler Building. Wybudowany był w 1930 roku. Jego kopuła jest zbudowana w stylu Art Deco z nierdzewnej stali. Do dziś jest ulubionym budynkiem Nowego Jorku. Stary port, dzięki któremu miasto stało się światową metropolią, w połowie XIX wieku stracił na znaczeniu. Dziś znowu jest tu gwarno. W South Street Port rozwija się handel i gastronomia. Na nabrzeżu, jak za starych czasów, stoją zabytkowe żaglowce. Pierwsi osadnicy budowali domy bez żadnego planu, stąd wąskie i kręte uliczki Dolnego Manhattanu. W 1811 roku wydano ustawę, która, aby umożliwić szybką rozbudowę, nakazywała budowanie prostych, regularnych ulic i alej, czyli avenues. Piąta Avenue, najdłuższa aleja Manhattanu, przecina wyspę na część wschodnią i zachodnią. Tutaj odbywają się malownicze parady, tu robią zakupy zamożni Nowojorczycy i turyści. Mimo że bardziej na południe sklepy są tańsze, turystów przyciąga ten właśnie słynny odcinek luksusu. Tutaj mają swoje butiki Tiffany, Gucci, Cartier, Valentino, a słynny biznesmen Donald Trump swój biurowiec. Tutaj znosi się też Rockefeller Center, którego budowę sfinansował w latach 30. legendarny milioner John D. Rockefeller Jr. Pomysł połączenia w jednym kompleksie budynków mieszkalnych, biurowych i handlowych stał się inspiracją dla innych miast. Częścią centrum Rockefellera jest Radio City Music Hall przy 6 Alei. Mieści się tutaj 6200 widzów. Po przeciwnej stronie 5 Alei wznosi się Katedra Świętego Patryka, największa świątynia katolicka w Stanach Zjednoczonych. Wierni pochodzenia irlandzkiego co roku świętują tu Dzień Świętego Patryka. Tuż za rogiem na 53. ulicy znajduje się Museum of Modern Art, zwane przez Nowojorczyków MoMA. Znajdują się tu największe zbiory sztuki z późnego XIX i XX wieku. W Rockefeller Culture Garden można podziwiać wystawione rzeźby. Na skrzyżowaniu 5 Alei i Central Park South stoi Plaza, legendarny i luksusowy hotel. Niegdyś 5 Aleja kojarzyła się głównie z luksusem i elegancją. Od dłuższego czasu znana jest też z barwnych festynów i parad. Różnorodność i tolerancja cechują życie na 5 Alei i w całym mieście. Na
4-kilometrowym odcinku od 59 do 110 ulicy rozciąga się Central Park, zielone płuca miasta. Park zajmuje 340 hektarów, 5% powierzchni wyspy. Zawdzięcza istnienie grupie artystów, którym udało się w połowie XIX wieku przekonać władze miasta, by wyłączyły ten obszar z planów zabudowy. Nowojorczycy kochają swoją oazę wypoczynku i zabawy. Co niedzielę staje się ona miejscem, gdzie dają upust swojej oryginalności i twórczości. Wspaniałe widoki na park oferuje Tavern on the Green. Luksusowa restauracja, której niepowtarzalna atmosfera wielokrotnie przyciągała tu rozmaite ekipy filmowe. Na terenie parku pozwolono wybudować tylko jeden duży gmach, Metropolitan Museum of Art. Jego zbiory należą do najbogatszych na świecie. Od XIX wieku zbiór eksponatów ciągle się powiększa. Zgromadzono tu dzieła ze wszystkich kontynentów i epok. Jedna z najznakomitszych ekspozycji poświęcona jest sztuce Egiptu. Jej sercem jest świątynia Dendur z XV wieku przed naszą erą. Rozebrana przy budowie Tamy Asłańskiej została podarowana Amerykanom przez rząd egipski. Na zachód od parku znajduje się Lincoln Center, najsłynniejsze centrum kulturalne Nowego Jorku. Znajdują się tu trzy budynki: Everett Fisher Hall, New York State Theatre i legendarna Metropolitan Opera House. Kompleks jest dziełem wielu architektów, więc każdy budynek ma styl swojego twórcy. Szósta aleja zyskała przydomek Avenue of the Americas, Alei Ameryk. Wzdłuż niej stoją niczym żołnierze w szeregu biurowce największych światowych korporacji. Prestiżowym adresem jest też Madison Avenue, gdzie upatrzyły sobie siedziby liczne agencje reklamowe. Nad aleją góruje wieżowiec wybudowany w latach 20. dla AT&T. Nad projektem pracował architekt Philip Johnson w czasach, gdy rozwijała się moda na drapacze chmur. Kolejną ekskluzywną ulicą jest Park Avenue. Tu mieszkają i robią zakupy piękni i bogaci. Przy Park Avenue wznoszą się legendarny hotel Waldorf Astoria i wieżowiec Sigwama, wspaniały przykład modernizmu lat 50. projektu Missa van der Rohe. Byłem pierwszym architektem, który budując na Manhattanie zostawił przed swoim gmachem niezabudowany plac. W
Oddalając się od centrum, trafiamy na Macy's, jeden z najsłynniejszych i największych domów handlowych świata. Gdy mówi się o Nowym Jorku, często powtarzają się superlatywy i rekordy. Wszystko jest największe, najpiękniejsze i najszybsze. W mieście rekordów nawet uliczni handlarze reklamują swój towar najgłośniej, jak umieją. Oto legendarny Chelsea Hotel, od lat ulubione miejsce podróżujących artystów. Kolejnym znaczącym budynkiem jest Flatiron Building z 1902 roku. Ostry kąt, pod jakim zbiegły się ulice, zmusił architekta Daniela Burnhama do nadania mu kształtu trójkąta, stąd jego przydomek Żelazko. W Nowym Jorku ziemia warta jest fortuny, jednak każdy wolny plac szybko staje się małym boiskiem do koszykówki, tak jak ten w Greenwich Village, słynnej dzielnicy artystycznej Bohemy. Washington Square z charakterystycznym 26-metrowym łukiem triumfalnym jest centrum dzielnicy. Został postawiony dla uczczenia setnej rocznicy objęcia prezydentury przez George'a Washingtona. Jest symbolem tolerancji i multikulturowego środowiska, które od tego czasu znajduje tu schronienie. W latach 20. XIX wieku wokół placu Waszyngtona powstawały wystawne rezydencje. Do dziś przetrwały stylowe kamienice na brukowanych uliczkach po północnej stronie placu. Na przełomie stuleci Greenwich Village stała się mekką amerykańskiej cyganerii. Tu mieszkali nonkonformistyczni artyści, tu powstawały awangardowe dzieła. W ostatnich dekadach, gdy dzielnica stała się modna, rosnące czynsze zmusiły wielu artystów do poszukiwania nowych lokali na mieszkania i pracownie, na przykład w opuszczonych magazynach na południe od Greenwich Village. Tak powstała kolejna legenda – Soho, dzielnica pełna pracowni artystycznych i galerii. Południe od Soho leżą małe Włochy. Mimo panującej tu włoskiej atmosfery, rzadko można napotkać oryginalnych włoskich mieszkańców. Młode pokolenie przenosi się do innych dzielnic. Zostają tu tylko ludzie utrzymujący się z turystyki.
przeciwieństwie do małych Włoch, sąsiednia dzielnica Chinatown rozwija się jak nigdy dotąd. Mieszka tu ponad 70 tysięcy imigrantów z Chin, Tajwanu i ostatnio Hongkongu. Maleńkie sklepy i restauracje tworzą atmosferę tego drugiego co do wielkości chińskiego miasta poza Azją. Choć Nowy Jork określany jest tyglem narodów, nie jest to prawdziwy obraz miasta. Imigranci, szczególnie w pierwszym pokoleniu, chętnie podtrzymują swoją tradycję i kulturę. Miasto bardziej przypomina mozaikę niż tygiel różnych nacji. Różnorodność kultur można znaleźć w dzielnicy Lower East Side. Niegdyś przeważali tu Niemcy i Żydzi. Dziś najliczniejszą grupę stanowią Portorykańczycy. Burmistrz tego wielokulturowego miasta ma ciężkie zadanie. Oto siedziba nowojorskich władz, City Hall. Niedaleko dzielnicy finansowej znajduje się wiernie odtworzona tawerna z 1719 roku, Francis Tavern. Na piętrze restauracji, tak jak w wielu zabytkowych budynkach, otwarto interesujące muzeum historyczne. XVII, część odrestaurowanego South Street Seaport, zostało przejęte przez sklepy i restauracje. Kiedyś było głównym punktem przeładunkowym. Teraz podzieliło los wielu historycznych budynków. Stało się atrakcją turystyczną. Wall Street budzi się do życia wczesnym rankiem. Światowe centrum finansów świeci pustką wieczorami i w weekendy. Jego jedyną ozdobą są fontanny i rzeźby na nielicznych placykach. Ogromne wieżowce skutecznie zasłaniają wąskie ulice przed promieniami słońca. Nazwa Wall Street pochodzi od masywnych murów obronnych wybudowanych w XVII wieku przez Holendrów broniących się przed Anglikami. Sercem Wall Street jest New York Stock Exchange, największa giełda świata. Obok niej mają swoje siedziby potężne banki, takie jak Chase Manhattan Bank. Na placu przed nim stoi słynna 14-metrowa plastikowa rzeźba Jeana Dubuffet. Przed wieżowcami na Broadwayu stoi czerwony sześcian Isamu Noguchi. W komercyjnym centrum Battery Park Center jest World Financial Center.
Ulubionym miejscem spotkań jest jego zimowy ogród, któremu południowego klimatu dodają sprowadzone z Sierra Nevady palmy. Pierwszy rzut oka Nowy Jork nie jest przyjaznym miejscem dla dzieci. Jednak w każdym parku, na placach i trawnikach stoją niezliczone sprzęty do gier i zabaw. Najbardziej lubione przez dzieci są te zrobione z metalowych odpadów przemysłowych. Przeżywała lata świetności i upadku. W latach 20. i 30. mieściły się przy niej cenione teatry. Wraz z nadejściem filmu dźwiękowego zaczęła podupadać, zamieniając się w prawdziwą ulicę prostytucji, narkotyków, kin porno i seks shopów. Podobnie los obszedł się z Times Square. Udało się jednak wydźwignąć z kryzysu ulicę i plac. Teraz są bezpieczne i tętnią życiem. Wschodni kraniec 42. ulicy zawsze prezentował się statecznie. Od 1911 roku działa tu wielka biblioteka miejska. Dostojeństwa i elegancji dodają tej ulicy także wieżowiec Chryslera, wieżowiec Grace i główny dworzec kolejowy, Grand Central Terminal. W wschodnim krańcu 42. ulicy wznosi się siedziba Organizacji Narodów Zjednoczonych. Działka, na której stoi, została podarowana organizacji przez Johna Rockefellera Juniora. W projektowaniu kompleksu uczestniczyli wybitni architekci z wielu krajów. Między innymi Le Corbusier i Niemeyer. Na południu, w 96. ulicy, leży Harlem, słynna murzyńska dzielnica Ameryki, symbol biedy, ucisku i protestu czarnych mieszkańców Stanów. Pierwotnie Harlem miał być typową dzielnicą klasy średniej, ale jako że wiele mieszkań nie znalazło najemców, zaczęto oferować je Afroamerykanom. Z czasem Harlem stał się siedliskiem bezdomnych i najbiedniejszych. Dziś dzielnica dzieli się na czarny i hiszpański Harlem, gdzie mieszkają głównie biedni imigranci hiszpańscy. W północnej części Manhattanu na przyjezdnych czeka nie lada niespodzianka.
W sercu metropolii wyrasta średniowieczny klasztor, Klosters, usytuowany w murach, które w latach 30. zostały przywiezione w kawałkach z Europy. Znajduje się tu kolekcja sztuki średniowiecznej Metropolitan Museum of Art. Dziś Nowy Jork zamieszkuje około 7 milionów ludzi. W całym stanie jest ich dwa razy tyle. Na Manhattan, najgęściej zaludnioną część miasta, przypada 1,5 miliona. Do tego dochodzą dziesiątki tysięcy turystów i pracujących na wyspie ludzi, którzy dzień w dzień przybywają tu tunelami i mostami. Najpiękniejszym z nich jest wiszący most brukliński, łączący Manhattan z Brooklynem. Wolno wisząca część ma ponad kilometr długości. Kilkaset metrów dalej, oba brzegi East River łączy most manhattański, oddany do użytku w 1909 roku. Po przeciwnej stronie wyspy, ponad nurtem Hudson River, rozpościera się 2,5-kilometrowy George Washington Bridge, most wiszący z 1931 roku. Z drugiej strony wyspy, nad East River, przechodzi Queensboro Bridge. Pod nim znajduje się mała wysepka Roosevelt Island. Można się na nią dostać kolejką linową. Nowy Jork zawdzięcza swój sukces nie tylko korzystnemu położeniu geograficznemu, lecz przede wszystkim mentalności mieszkańców. Mnogość kultur i tradycji, otwartość i tolerancja stworzyły dogodny klimat rozwoju. Ktokolwiek tu przybywał, szukając nowego życia, protestant, Żyd, biały czy Azjata, każdy miał równe szanse. Kolor skóry czy wyznanie nie miało znaczenia, liczyły się jedynie pracowitość i odwaga. Nowy Jork urósł do rangi gospodarczej i finansowej metropolii już w latach 30. XIX wieku. Dziś miasto jest światową stolicą rozrywki. Oferta dla melomanów, amatorów teatru i kina jest absolutnie bezkonkurencyjna. Żaden z trendów w modzie i żadna artystyczna nowinka nie mają szansy na podbój świata, zanim nie zaakceptuje ich krytyka Nowego Jorku, które choć nie jest stolicą Stanów, przez wielu uznawanych jest za stolicę świata.
Nowy Jork z dumą prezentuje symbole swej potęgi i bogactwa oraz liczne ośrodki kulturalne. Statua Wolności, symbol wolności, anioł nadziei dla prześladowanych w różnych częściach świata, zapowiedź lepszego życia dla ubogich imigrantów. Choć nie wszystkim udało się tu zrealizować swoje marzenia, dla milionów przybyszów Nowy Jork okazał się szczęśliwym miejscem na ziemi, miejscem sukcesu i spełnionych nadziei. Imponująca panorama Manhattanu jest tego najlepszym potwierdzeniem.